Witam, witam i o zdrowie pytam. Z tej strony Mariusz i projekt Odmadzanie na Surowo. Projekt, którym razem z Agnieszką dzielimy się z Tobą informacjami, które zdobyliśmy odzyskując swoje własne zdrowie. Dowiesz się tutaj, w jaki sposób odzyskać zdrowie, poprawić swoją energię i wydłużyć swoje życie. Jesteśmy autorami dwóch książek, do których bardzo mocno Cię zachęcam. Natomiast dzisiaj pragnę odpowiedzieć na pytanie, które bardzo często pada na naszych kanałach. Czy grozi nam hiperwitaminoza, czyli grozi nam spożycie zbyt dużej ilości warzyw i owoców i w ten sposób w jakieś skutki uboczne? Bardzo często pada to pytanie, ponieważ sama hiperwitaminoza jest faktem i można doprowadzić swoje ciało do takiego stanu, ale to przenigdy nie można doprowadzić tego, spożywając naturalne warzywa i owoce. Natomiast zanim przejdę do tego, co chcę się z Tobą dzisiaj podzielić, pragnę, żebyśmy się skupili, skąd się pojawiają problemy i skąd się pojawia problem hiperwitaminozy. Ponieważ od pewnego czasu pewna grupa osób sprzedaje nam pewne elementy, które twierdzi, że nam są bardzo potrzebne. Jedna grupa to są farmaceuci, z greckiego truciciele, taka nazwa przetłumaczona z greckiego. Natomiast są również sprzedawcy suplementów, tabletki, pigułki, kropelki. Wszystko, co niby ma poprawić nam życie i mają naprawdę dobre wytłumaczenie na ten temat. Czy słyszałaś o czymś takim? Warzywa, owoce nie mają żadnych wartości. Od kilku lat trąbi nam się, mniej więcej na przełomie 2000-2010 pojawiło się dużo osób, które przez tubę trąbią, jakie to są szkodliwe dla nas warzywa i owoce. Ja nie chcę powiedzieć, że one nie są uprawiane we właściwy sposób. Nie zrozum mnie źle, robiłem na ten temat filmiki również. Natomiast chodzi mi o to, że one nie są aż takie złe. Wręcz przeciwnie, są dużo lepsze niż wszystkie inne pokarmy, które nam są sprzedawane. Nie grozi nam hiperwitaminoza, spożywając warzywa i owoce, a te związki, które sprzedają właśnie nam sprzedawcy, niestety grozi nam. W momencie, kiedy krzyczą do nas, że nie mają tam żadnych wartości, mówią nam, że ich elementy są bardzo wartościowe, pełnowartościowe, skondensowane, to są super piguły, po prostu śmigające takie w naszym ciele, że szok. Następna rzecz, czy słyszałeś o czymś takim, w jaki sposób rolnicy produkują naszą żywność? Wiesz, niby to samo, ale jednocześnie chciałbym Ci powiedzieć, że sprzedawcy mówią, ja mam bez toksyn, uprawy ekologiczne, bez GMO. To wszystko jest tylko po to, żeby powiedzieć nam, jaki jest problem, ale mamy dla nas oczywiście rozwiązanie. Następne, Twój pokarm jest mało wartościowy. I ja kiedyś na przykład, kiedy byłem otyły, kiedy byłem chory, kiedy miałem mnóstwo objawów, to oczywiście spożywałem niepełnowartościowy pokarm. Jedząc jedzenie przygotowane, teraz już dzisiaj to wiem, przetworzone termicznie, chemicznie, bardzo źle wpływałem na swój organizm. Miałem bardzo duże braki. No i wtedy bardzo łatwo było mi coś sprzedać, bo można było mi powiedzieć, na pewno masz braki, musisz je uzupełnić. Dlatego sprzedawcy suplementów na takich ludziach jak ja kiedyś naprawdę mieli fajny zysk. Natomiast ja zrozumiałem, że to nie chodziło o te suplementy. Chodziło o to, że ten pokarm, który wkładałem w swoje ciało, był niewłaściwy. Kiedy zacząłem wprowadzać właściwy pokarm, bum, wszystko się naprawiło. Następne. Ja mam badania, poznaj doktora takiego i takiego. To jest taka słynna opowieść sprzedawców suplementów. Doktor Iksiński, doktor X, doktor Z, doktor Y mają niesamowite rozwiązania. Oni poświęcili X lat na to, żeby udowodnić, że ten suplement na pewno nam pomoże. I Ty nie możesz o tym wiedzieć, no bo skąd Ty możesz wiedzieć? Na co dzień się tym nie zajmujesz, doktor X się tym zajmował. Na pewno nie wiesz, jak działa Twój organizm. I pewnie tak jest, część osób nie wie, jak funkcjonuje organizm. Bo myślę, że to jest tak naprawdę to jest skomplikowany system. Natomiast nie jest to tak skomplikowany system, żeby nie zrozumieć prostej rzeczy. To, co dała nam natura, zbierzmy to, zjedzmy to i to będzie nam potrzebne do życia. A brefarianie, te osoby, które nie jedzą nic, powiedzą, wystarczy, że pójdziesz na słońce, popatrzysz się na nie przez kilka razy dziennie i nie będziesz potrzebował nic jeść. Także tak naprawdę te wszystkie opowieści o tym, że pewien suplement jest nam konieczny, to są rzeczy wyssane z palca. To są naprawdę bardzo dobrzy marketingowcy. Następna. Bez tego supla nie dasz rady. Dzisiaj słońce świeci pod innym kątem. Słuchajcie, ta cała historia świecenia słońca pod innym kątem albo świecenia słońca w różnych częściach świata, w innym miejscu, w inny sposób, to jest bardzo fajna historyjka do tego, żeby sprzedać nam tony po prostu witaminy D. Robiłem bardzo fajny film, bardzo fajnie go skomentowaliście na temat tego, w jaki sposób ta witamina D została nam wkręcona w nasze życie. Zachęcam Cię do tego. Zresztą za momencik będę trochę więcej o tym mówił. Następna. Oni już zażywają. Zobacz, im pomogło. Następna. Natura jest ułomna. Ty jesteś ułomny. Te wszystkie historie, te wszystkie opowieści to są rzeczy takie, które mają nam powiedzieć. Słuchaj. Na pewno tego nie wiesz, na pewno Ci brakuje, mamy rozwiązanie, tu jest piguła. 50, 100, 250, 300, 500 zł, nie Twoje i to ma Ci pomagać.
Ale czy to tak jest? Na pewno grozi nam hiperwitaminoza. Bo dzisiaj chciałbym Ci odpowiedzieć na pytanie, jakie są skutki uboczne hiperwitaminozy. Skutki uboczne, czyli tak zwane faktyczne działanie tych witamin, tych suplementów, tych sztucznych elementów chemicznych, związków, nawet jeśli to są wyciągi z jakichś roślin, to one i tak przechodzą przez laboratorium, wybrane jest tylko coś tam, zamienione to i tak dalej, wkładane w jakieś piguły, jest to nam sprzedawane i wydaje nam się, że robimy dla swojego ciała dobrze. Ponieważ w telewizji o tym mówią, ponieważ jacyś naturopaci to polecają, ponieważ tysiące kanałów na YouTubie nagle mówi, tak, jesz, 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 ale suplementy też potrzebujesz. No tak, i na przykład ktoś Ci polecił, że potrzebujesz witaminę A. Idziesz, kupujesz tabletkę i co Ci grozi? Przede wszystkim, największe zagrożenie jest u kobiet ciężarnych. Jesteś w ciąży i zażyjesz witaminę A sztuczną, czy przedawkujesz witaminę A sztuczną, jest to naprawdę dla Ciebie bardzo niebezpieczne. Jest to niebezpieczne dla Ciebie, jak również dla płodu. Może się naprawdę wiele rzeczy nieprzyjemnych dla Ciebie wydarzyć. Przedwczesny poród, poronienie, niedorozwój dziecka, mogą być po prostu przede wszystkim wady wrodzone dziecka mogą powstać. Tak zwane wodogłowie czy małogłowie, deformacja układu kostnego. Witamina A tylko naturalna jest nam potrzebna, żadna suplementacja, a i na pewno nie w dużych ilościach. Jeśli nie jesteśmy w ciąży, to ociężałość, osłabienie kości, duża łamliwość, bóle, obrzęki stawów, osłabienie mięśni, łysienie, anemia, zajady, tego naprawdę jest dużo. Hiperwitaminoza witaminą A jest bardzo groźna dla naszego organizmu. To zapytasz, czy mogę przedawkować jedząc warzywa i owoce, no bo po to, żeśmy się tutaj spotkali. Absolutnie nie. Nasze ciało bierze tyle, ile potrzebuje z pokarmu, który spożywamy. Marchew, brokuł, melon, kantalupa, jarmuż, liście zielone, suszone morele, natka pietruszki, papryka, czerwona dynia. W tych warzywach, owocach jest najbardziej skondensowana witamina A. Natomiast ona jest w takiej formie, która jest taką formą przed witaminą A. Nasze ciało zamienia ją na witaminę A. Tyle, ile potrzebuje. Tyle z pokarmu pobierzesz, co potrzebujesz, tyle witaminy A wykorzystasz, ile Ci potrzeba. Jest to bardzo ważna witamina. Zrobiliśmy film na temat witaminy A, jak bardzo jest potrzebna w naszym organizmie, skąd najlepiej ją brać, jakie są objawy, kiedy Ci jej brakuje. Naprawdę zachęcam Cię do obejrzenia. Pod filmem będzie link do tego filmu. Hiperwitaminoza sztuczną witaminą na pewno Ci grozi. Warzywa i owoce? Natura się nie pomyliła. Następne, witaminy z grupy B. Bardzo groźna witamina zażywana w suplementach, szczególnie w zastrzykach. Można bardzo łatwo ją przekroczyć. Jakie powoduje objawy? Zaburzenia rytmu serca, obrzęki, potliwość, nudności, wymioty, zawroty głowy, obrzęki, krtani. Uwaga, uwaga! W przypadku witaminy B1 zastrzyki mogą nawet doprowadzić do zgonu. Nie do końca byś chciał przechodzić takie sytuacje, nie do końca prawdopodobnie chciałbyś mieć takie dolegliwości. A jeśli masz takie dolegliwości, to koniecznie zastanów się nad tym, czy ten kompleks witaminy B, który zażywasz, jest Ci potrzebny. Ponieważ kompleksy witaminy B występują w naturze. To nie naukowcy je wymyślili, tylko natura nam je dała. Dała je na przykład nam w płatkach drożdżowych nieaktywnych. Dała je nam w otrębach pszennych lub zarodkach pszennych. I to jest bardzo ważne. Kiedy spożywamy to w formie otrębów, czyli płatków lub zarodków, to jest to dla nas zdrowe. Natomiast kiedy ziarno zamienimy na mąkę i upieczemy z niego chleb, to ta mąka już jest dla nas niezdrowa. Dlatego na naszym kanale bardzo mocno mówimy o tym. Odstaw pieczywo, odstaw wszelkie rzeczy, które powstają z mąki, po to, żeby nie doprowadzać swoje ciało do cukrzycy na przykład. Następne to będą nasiona słonecznika, jabłka, banany, jarmuż. Tutaj mamy naturalne witaminy z grupy B. I to jest forma, która jest dla nas przyswajalna. Jest to forma, która jest nam potrzebna. Tutaj hiperwitaminoza nam nie grozi, ponieważ nasze ciało weźmie tyle, ile potrzebuje, a to, czego nie potrzebuje, po prostu wydali. Teraz witamina C. Witamina C najbardziej popularna, najbardziej znana. Dlaczego? Dlatego, że jest naprawdę wspaniałym elementem, lekarstwem dla naszego ciała, bardzo potrzebnym. Natomiast nie jest nam to potrzebne w formie suplementu czy jakiegoś specyfiku, który jest nam sprzedawany. Bardzo dużo osób stosuje sobie różnego rodzaju zabiegi, wstrzykiwania witaminy C i myśli, że w ten sposób będzie mogła sobie, nie wiem, wydłużyć życie na przykład, a tak naprawdę to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zastanowić się nad tym, co trzeba zmienić w życiu, a nie to, co potrzeba podać. I tutaj w tym przypadku wiele osób niestety nie ratuje swojego życia, ponieważ nic nie zmienia. Robi dalej te same rzeczy, które robiła wcześniej, a myśli, że witamina C będzie takim specyfikiem. W momencie, kiedy przedawkujesz witaminę C, możesz mieć nudności, wymioty, biegunka, ból żołądka, zaburzenia trawienia. Jest to witamina, która bardzo mocno wykazuje swoją nadmierną ilość właśnie w układzie pokarmowym. Bardzo szybko to zaobserwujesz. Wiele osób to stosuje i myśli, że robi sobie dobrze.
ale na przykład nie wie o tym, że żylaki czy hemoroidy też są związane z zażywaniem niewłaściwej witaminy C. Witamina C w naturze występuje w kompleksie, jak każda witamina i każdy minerał. One są wszystkie razem ze sobą połączone. Witamina C, którą najczęściej można kupić w sklepie, to jest tak zwany kwas askorbinowy. Jest to tylko jeden element z przynajmniej 5, które są znane, jeśli chodzi o witaminę C. W momencie, kiedy nie będziesz zażywać witaminy C, nie będziemy zażywać witaminy C naturalnej, to będzie nam brakowało witaminy K, J, P, miedzi. I pojawi się zadyszka, pojawią się żylaki, pojawi się mnóstwo różnych objawów. A tak naprawdę możemy się przed tym wszystkim ustrzec. Możemy się ustrzec, jedząc na przykład kiszoną kapustę, paprykę, cytrusy, jarmuż, dziką różę, sosnę, igły sosny, pyłek sosny. To jest naturalna witamina C. Twoje ciało weźmie sobie tyle, ile potrzebuje, wykorzysta do tych wszystkich funkcji, które mu są potrzebne, a resztę wydalisz. I to jest bardzo proste działanie. Następna to jest witamina D. Ostatnio rozmuchana tak bardzo mocno. Zwłaszcza pod kątem tego, że akurat w Polsce na przykład albo na północnej półkuli nie pod takim kątem pada światło słoneczne. Przez tyle tysięcy lat padało i wszystko było w porządku. Dzisiaj się wydaje, że nie jest tak, jak było wcześniej. No nic. No niektórzy z nas zaczęli zażywać suplementy. Ja się nigdy nie dałem wkupić jakby w to wszystko. A jeśli zażywasz i masz takie dolegliwości, to po prostu przedawkowałeś. Nudności, wymioty, brak apetytu, osłabienie, duża męczliwość, nadmierne pragnienie, często oddawanie moczu, bóle głowy, zaparcia, biegunki, swędzenie skóry, potliwość. Mnóstwo skutków ubocznych, które nie są do końca wiązane z tym, że ktoś stosuje niesamowite dawki witaminy D. Ale to, co jest najważniejsze, to jest hiperkalcemia, nadmiar wapnia. Witamina D, przynajmniej ta naturalna, w tej formie naturalnej, ma działanie takie, że zwiększa 20-krotnie pobieranie z pokarmu wapnia. I teraz wyobraź sobie, ty potrzebujesz określoną liczbę wapnia w swoim organizmie, a tu dodajesz sobie dużo witaminy D, która zwiększa pobieranie wapnia, wprowadza go do naszego układu krwionośnego i wtedy powstają problemy. Wtedy powstają problemy, ponieważ wapń nie trafia w te miejsca, które powinien się znajdować. Powstają kamienie na przykład. Powstają różnego rodzaju problemy ruchowe, żylaki, to wszystko, co powiedziałem wcześniej, to są problemy, które występują właśnie z powodu tego, że mamy za dużo wapnia również w swoim organizmie. Czy można przedawkować słońce? Absolutnie nie. Do zbudowania witaminy D w naszym ciele potrzebujemy słońca i cholesterolu, cholesterolu własnego. Masz cholesterol? Jak żyjesz, to masz. Jak masz cholesterol, wyjdziesz na słońce, będziesz miał witaminę D. To jest, raz to jest steryt, raz to jest hormon. To, co jest potrzebne w naszym organizmie, to, co nie wykorzystuje nasze ciało, trzyma sobie w swoich magazynach, albo w tkance tłuszczowej, albo w wątrobie i kiedy potrzebuje, wprowadza tyle, co trzeba do organizmu. Koniecznie obejrzyj nasz film na temat witaminy D, w którym mówię, w jaki sposób bada nam się witaminę D, a jak powinniśmy badać według tego, co udało nam się ustalić i być może nie potrzebujesz tej witaminy D. Problemem nie jest witamina D. Problemem jest to, co robimy teraz, i nie potrzebujemy na to znajdować rozwiązania, oprócz tego, że potrzebujemy zmienić to, co robimy. I wtedy nasze problemy bardzo często znikną. To jest witamina D, no i oczywiście witamina K, K2-MK7. Taka słynna witamina, która jest w tym momencie wprowadzana razem z witaminą D3. Jest to bardzo groźna witamina. Jeśli wprowadzamy je w formie syntetycznej, jeśli wprowadzamy je w formie jakiegoś suplementu, niewiadomego pochodzenia, to co możemy zrobić? Możemy mieć możliwy rozpad czerwonych krwinek. Bardzo ważnego elementu w naszym ciele. Może powstawać anemia, potliwość, ciągłe uczucie gorąca. Bardzo poważne objawy. U dzieci, u niemowląt, żółtaczka, uszkodzenia mózgu. Bardzo poważne objawy. Przedawkowanie witaminy K jest bardzo groźne dla naszego organizmu, jak również wszystkich tych witamin, jeśli one nie pochodzą z natury. Natura ma dla nas witaminę K. Ma w jarmużu 1300%. W jednej szklance jarmużu znajduje się. Możesz taką szklankę jarmużu wypić w połączeniu z marchewką i masz wystarczająco witaminy K. Dodatkowo brokuł, awokado, rzepa, lucerna, botwinka, kalafior, por, fasola zielona. Większość roślin zawiera witaminę K. Co się dzieje w naszym ciele? Nasze ciało zamienia tą witaminę K na witaminy K1 i K2. I robi sobie z tymi witaminami, co potrzebuje, ale pobiera tyle z pokarmu, ile potrzebuje. Jak zaczynamy wprowadzać jakieś sztuczne dawki, sztuczne wytwory, to nasze ciało wypada z homeostazy i zaczynamy leczyć różne objawy. Mam nadzieję, że odpowiadam na to pytanie, czy grozi nam hiperwitaminoza, przedawkowanie witamin, kiedy pije się czy je się warzywa i owoce. Absolutnie nie. Możesz pić soki w takich ilościach, jakie sobie życzysz. Nie ma żadnych przeciwwskazań, nikt nie choruje od tego, poza ewentualnym oczyszczaniem organizmu w postaci toksyn,
jeśli spożywasz tylko same soki, nie jesz żadnych pokarmów stałych lub chodzisz dużo częściej do toalety. Ale tak naprawdę nigdy nie grozi Ci żadne przedawkowanie z tych witamin, które tam występują, ponieważ w naturze występują w takich ilościach, jakie są nam potrzebne. Mam nadzieję, że Ci to pomogło. Mam nadzieję, że rozwiewam tą niepewność u osób, które boją się podejść do warzyw i owoców. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, w jaki sposób sprzedawcy sprzedają nam swoje rzeczy. Znaleźli najlepszy sposób, żeby nam to wszystko wciskać, mówiąc, że nie ma tego w naturze. Ja jestem 100% pewien, że jest tego mnóstwo, ponieważ ja to spożywam na co dzień bez żadnych suplementów i czuję się po prostu świetnie. Tobie też tego życzę. Do zobaczenia w następnym wideo. Trzymaj się ciepło. Cześć!